tego co słyszeliśmy, obaj dużo kilogramów zrzucili. Przygotowali się dobrze do tego spotkania. Wywołany The Duck, Daniel Nicholson w 1996 roku. Andrzej Gołota zmierzył się właśnie z Danielem Nicholsonem, z tym, którego oglądamy w tej chwili na naszych ekranach. Była to 28. walka w karierze Andrzeja Gołoty. 26 wtedy wygrał przed czasem i w starciu z Danielem Nicholsonem także był zwycięski. Wygrał przed czasem po 8. rundzie, nie wyszedł już, poddał się Daniel Nicholson. To właśnie po tej walce kolejne dwa pojedynki Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowem. 11 lipca 96 roku i później 14 grudnia także właśnie 96 roku. Najpierw Nowy Jork, potem Atlantic City i te dwa pojedynki, które przeszły i na stałe zapisały się w historii boksu zawodowego jako jedne z najbardziej emocjonujących. Jako bardzo emocjonujące i zrywające w środku nocy czy nad ranem setki tysięcy Polaków. Wszyscy zarywaliśmy noce, wszyscy patrzyliśmy, co też będzie się działo, jak będzie boksował. Brązowy mistrz Europy, Ateny, 89, czterokrotny pretendent do tytułu mistrza świata, mistrz Ameryki Północnej, mistrz Federacji, ladies and gentlemen, nasz imponujące wejście Andrzeja Gołoty do ringu, to o czym już wspominaliśmy, znakomita kariera amatorska i później pełna przygód kariera zawodowa, w której mieliśmy gigantyczną huśtawkę nastroju, kiedy ściskaliśmy kciuki, kiedy później zrozpaczeni przeżywaliśmy porażki Andrzeja Gołoty, a on za każdym razem powodował, że biły nam szybciej serca, kiedy wchodził do ringu. Te dwie walki z Riddickiem Bowe otworzyły mu tak napadu ciężarowych. Poszedł jednak do Windy City Gymu, do sali treningowej w Chicago. Bob O'Donnell, który go wówczas obserwował, powiedział natychmiast po paru treningach, że natychmiast podpisuje z nim lukratywny kontrakt. I Andrzej Gołota rozpoczyna swoją ostatnią walkę w zawodowej karierze. Ma być to walka, która zadowoli gusta najwybredniejszych kibiców. Lewy prost, Andrzej Gołota, głośny doping. Ponad 6 tysięcy kibiców zgromadzonych w hali widowiskowo-sportowej. Oficjalnie zawodową karierę Daniel Nicholson zakończył w 2003 roku, kiedy to przegrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie z Władimirem Kliczko. Wówczas stawką tego pojedynku był tytuł interkontynentalny Federacji WBA w kategorii ciężkiej. Dwa ciosy na korpus Daka, teraz ładny odrzucający, długi lewy prost. Pytany Andrzej Gołota, czy to rzeczywiście będzie koniec kariery, czy to rzeczywiście jest ta ostatnia pożegnalna walka. On sam mówił, że on bardzo chętnie, być może w przyszłości znowu wszedłby do ringu, ale to już bardziej pani Mariola Gołota, więc żona Andrzeja Gołoty, która stwierdziła, że to jest chyba odpowiedni moment, by zawiesić rękawice na kołku. Proszę, podwójna garda. Tak, czujny, skupiony. Mówi się o tym, walka pokazowa, ale te ciosy ważą, to jest dwóch ciężkich, naprawdę silnych mężczyzn, 112 kg Andrzej Gołota, 113,5 kg, tyle podczas oficjalnego ważenia wniósł na wagę a Duck Nicholson. To także członek ekipy olimpijskiej z 1992 roku. Wtedy wygrał pierwsze dwa pojedynki swoje na igrzyskach z Paulem Lawsonem, potem z Julijką Mabrowiczem przegrał, później z Felixem Savonem. Czyżby jakaś kontuzja, bo skrzywił się. Tak, Nicholson, proszę, ten piękny lewy, taki jak z bicia, na luźnej ręce wyprowadzany. Teraz dwa mocne ciosy na korpus, naprawdę te ciosy ważą. Na łokcie mimo. Więc ładne markowane uderzenie lewą ręką na górę i potem zmiana pozycji Andrzeja.
Teraz dwa, trzy mocne ciosy. Andrzej wchodził do ringu przy utworze Syzyf, napisanym specjalnie dla niego przez projekt Masłów. Utwór powstał tak naprawdę w 2010 roku. Projekt Masłów dwóch artystów, RDI i Radek Orzełek. Niestety Radek Orzełek, wielki fan Andrzeja Gołoty, zmarł 10 września tego roku i nie doczekał tej ostatniej pożegnalnej walki. Koniec pierwszej rundy, pierwszego starcia. Bardzo spokojnego, wymarzonego. Ale z mocnymi ciosami. Z mocnymi ciosami, ale widać było, że były te ciosy, które nie miały zrobić przeciwnikowi krzywdy. Tutaj proszę zwrócić uwagę, zaczął od prawego sierpowego, potem lewy sierpowy i lewy prosty. Dach, Andrzej Gołota. Także dwa ciosy. To, o czym wspominaliśmy, Daniel Nicholson, potem dwa mega pojedynki z Erickiem Ball. Zaskakująca porażka z Lennoxem Lewisem. Już w 95 sekundzie przegrał Andrzej Gołota swoją pierwszą walkę o tytuł Mistrza Świata. Czterokrotnie w sumie podchodził do walki o tytuł. W 2004 roku dwukrotnie. Najpierw 17 kwietnia, jak pamiętamy, z Chrisem Birdem w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Remis po 12 rundach. Remis, który wtedy hala przyjęła buczeniem. I 13 listopada właśnie 2004 roku starcie z Johnem Ruizem. Jednogłośna porażka na punkty. Pamiętam, miałem przyjemność obserwowania tej walki właśnie w Madison Square Garden, kiedy weszliśmy do szatni Andrzeja Gołoty. Siedział ze spuszczoną głową, zobaczył nas, podniósł głowę i powiedział: co jeszcze muszę zrobić? Jak udowodnić sędziom, że zasługuje na pas Mistrza Świata? Wtedy z tego tytułu został okradziony. Jest jeszcze tak, próbuje podejść blisko na nogach, troszeczkę zostawił nogi z tyłu Andrzej Gołota. Oliver McCall, były mistrz świata wagi ciężkiej, który jest na narożniku Nicholsona, podpowiada i krzyczy, żeby dużo częściej używał lewego prostego Andrzej Gołota. Tak, Nicholson oczywiście. Teraz był lewy na górę, prawy na dół. Ładny, bity w tej chwili krótki lewy na korpus Andrzeja Gołoty z takim zejściem lewo z kostu. Cała seria Daka. Również trzeba dodać, że duży wpływ na to, jak się potoczyła dalsza kariera Andrzeja, miała ta kontuzja lewej ręki, gdzie można powiedzieć, że tak na dobre do końca nigdy nie uzyskał sprawności. Tak, wiele operacji mięśnia w prawej ręce, tam praktycznie była dziura olbrzymia, długo trwała rehabilitacja. Pamiętamy Eddie Dixon, Jack Bastin, Corey Sanders. Także dramatyczny pojedynek wygrany przez Andrzeja jednogłośną decyzją sędziów w Atlantic City i później pierwsza walka w kraju, a więc Wrocław i 2 października 1998 roku Andrzej zmierzył się z Timem Witherspoonem, wygrał jednogłośną decyzją sędziów po 10 rundach. Potem wrócił do Stanów Zjednoczonych na walkę z Jesse Fergusonem. I znowu Wrocław i Queen Navarre wygrana przez techniczny knockout w 6 rundzie. No i proszę, ładna seria. Patrzy dokładnie, gdzie uderzyć. Dach Nicholson, dwa ciosy na głowę, wtedy zakończył tę akcję lewy na korpus. Ładne zejście, ładny unik Andrzeja Gołoty. Tak, Nicholson o 2 miesiące starszy od Andrzeja Gołoty. 46 lat ma Andrzej Gołota. Teraz schowany za podwójną gardą, wyprowadził teraz, zaczął od prawej ręki, prawy sierpowy, później lewy. 6000 gardeł, Andrzej, głośny doping. Zgodzi się Krzysztof, w tej karierze Andrzeja rozmawiamy kilka zagadkowych walk tak naprawdę. No, przede wszystkim jego pojedynek 20 listopada 99 roku z Michaelem Grantem. Stawką wtedy był tytuł mistrza Ameryki Północnej o kategorii ciężkiej.
porażka przez techniczny nokaut w 10 rundzie. Jak pamiętamy, dwukrotnie posadził Michaela Granda już w pierwszym starciu Andrzej Gołota. Niewytłumaczalne zjawisko do tej pory, kiedy rozmawia się z Andrzejem na temat tego pojedynku, nie do końca chce mówić, co tak naprawdę działo się podczas walki z Michaelem Grantem. Coś się... Co tam jest? O. No to na naszych ekranach Doug. Przedostatnie starcie pożegnalnej walki Andrzeja Gołot po Michaelu Grancie, po porażce. Marcus Rock, zwycięstwo przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Orlin Norris i później 20 października Mike Tyson. Andrzej Gołota, pamiętamy, co się wtedy działo, kiedy nie wyszedł do trzeciej rundy. Kiedy rozmawiałem z Andrzejem, opowiadał wtedy o tym, że był zdruzgotany brakiem reakcji swojego narożnika na faulę Mike'a Tysona. Że nikt nie reagował, ani sędzia w ringu, ani jego narożnik. Tymczasem kontuzja, jakiej już nabawił się w drugiej rundzie, mówi, no, przerażała go myśl stoczenia jeszcze kilku rund z Mike'em Tysonem, będąc kontuzjowanym, wiedząc, że nie ma pomocy ze swojego narożnika. Ludowa wtedy był jego trenerem, dlatego zdecydował się Andrzej Gołota nie wychodzić do trzeciej rundy. Niesłusznie Andrzej wtedy zebrał dużo niepochlebnych komentarzy, no ale ci, co krytykowali, nie kamienie milowe w jego karierze, o której wspominaliśmy, Dana Nicholson, Riddick Bowe, to od tych dwóch walk tak naprawdę wszystko się zaczęło, dwóch przegranych, ale które spowodowały, że tak naprawdę na dobre świat usłyszał Andrzeju Gołocie i stał się absolutną czołówką wagi ciężkiej. Potem Lennox Lewis, Michael Grant, Mike Tyson, no i walki mistrzowskie. Chris Bird, John Ruiz i Lyman Brewster. Pamiętamy ten pojedynek i techniczny nokaut już w pierwszej rundzie w ciągu 53 sekund. Trzykrotnie Andrzej Gołota lądował na deskach. Tu jeszcze taką ciekawostką tego pojedynku jest, że sędzią ringowym jest Robert Gortat, syn Janusza Gortata, dwukrotnego brązowego medalisty olimpijskiego. A trenera Andrzeja Gołota. Proszę zobaczyć, lewy, lewy, lewy i piękny prawy prosty Nicholsona. Ładny na korpus. No i teraz na przylinach Andrzej Gołota. Nicholsona ruszył do przodu. Oczywiście to już nie jest ta szybkość jak przed 15 laty. Ale proszę spojrzeć na luz, z jakim boksuje Nicholson. Proszę popatrzeć na to ustawienie nóg, na pracę nóg Andrzeja Gołoty. To są instynktowne rzeczy, wyuczone, które się w zasadzie piękny teraz, bo ten lewy sierpowy, krótki. Dwa ciosy na korpus. I zakończył tę akcję jeszcze lewym sierpem. Prawy sierpowy na korpus. Znowu szuka tam dołu Andrzej. Stara się gdzieś tam pod te rękawice. Teraz musi uważać jednak. Dobrze, że ta karta jest trzymana, bowiem te ciosy... Oj! Trafił teraz mocno. I koniec tej rundy. Kapitalna końcówka trzeciego starcia. Tak, bardzo szybkie tempo. No dobrze, że to cztery rundy. Proszę zwrócić uwagę, jest już zmęczony Andrzej Gołota. Tadeusz Romański, on przygotowywał Andrzeja do tego pojedynku. Andrzej siedzi tym, Doug Nicholson stoi w swoim narożniku. Kiedy Andrzej wspomina swoje walki, a szczególnie tę porażkę, bolesną porażkę z Johnem Ruizem, jak sam mówi, że trzeba go było wtedy posadzić na deskach. On mówi, chciałem pokazać, jak świetnie boksuje przez 12 rund. Chciałem pokazać cały swój spektrum ciosów, wszystkie swoje możliwości. Przegrałem na punkty, niesłusznie oczywiście w naszej ocenie. A mówi, nie trzeba było wtedy kalkulować, trzeba było od razu atakować i zakończyć tę walkę przed czasem. Ale jak sam dodał, mądry Polak po szkodzie. Dopiero po latach. Teraz ostatnia runda, ostatnie 3 minuty w zawodowej karierze Andrzeja Gołot. Dwa ciosy na korpus.
Chciałem powtórzyć, że jakkolwiek to jest walka pokazowa, to Damian Nicholson bardzo, bardzo poważnie potraktował ten pojedynek. Bardzo się nie tylko przygotowywał, ale wiem za kulis, że każdy drobiazg był dla niego istotny. Pracowali bardzo ciężko, kilka naprawdę tygodni wytężonej pracy. Zresztą to, jak zrzucili masę, mówi samo za siebie. Jak to litry wylanego potu. A wszystko po to, by dobrze zaprezentować się w tej ostatniej pożegnalnej walce. Na długi prawy, przestrzelony troszeczkę. No i teraz ma przylinak Nicholsona. Ładnie ucieka Nicholson. Świetna praca nóg Amerykanina. 2 minuty. Głośne dziękujemy, dziękujemy. Wszyscy na stojąco oglądają ten pojedynek. To jest coś niesamowitego, co się dzieje tutaj w hali w Częstochowie. Jeden wielki krzyk, aplauz i głośny doping dla obu pięściarzy. Andrzej, cały czas Andrzej Golota jest tym pięściarzem, który pięknie trafił teraz długim lewym prostym. Znakomicie trzyma dystans Daniel Nicholson. Kapitalnie neutralizuje balansem ciała siłę ciosów Głot. Schowany za podwójną gardą teraz. Ładnie przyjął tę serię Nicholsona. ...45 sekund do końca ostatniej karierze zawodowej walki Andrzeja Głot. 4 rundy przeboksowane naprawdę w szybkim tempie. Patrzy, gdzie uderzy, przymierzył, zaczął lewym prostym, potem prawy. Widać, że Nicholson jest, mimo wieku, jest nadal bardzo szybki. Tak, znakomite wyczucie dystansu, świetna praca na nogach, znakomite. Proszę zwrócić uwagę, o, to jest cały Doug Nicholson i popis jego umiejętności. Teraz 2 czasy Andrzeja Gołoty, no i koniec tej walki. Koniec tego pokazowego, ale pięknego pojedynku. Była cała, myślę, w takiej pigułce. Mieliśmy okazję obejrzeć Andrzeja Gołotę, jego umiejętności po raz ostatni, potwornie zmęczony. I gromkie 100 lat z wielu tysięcy gardeł dla Andrzeja Gołoty. Oliver McCollum od niego. Czy na pewno po raz ostatni? Andrzej Gołota, tak jak wszystkie jego walki, na które czekaliśmy, jest nieobliczalny. Nikt nie wiedział, co się stanie w ringu, jak potoczą się jego walki, czy może w końcu podniesie ten pas, czy też nie. Oficjalnie ostatnia pożegnalna walka Andrzeja Gołoty to już historia. Specjalny tort przygotowany dla Andrzeja Gołoty z okazji jego ostatniej walki. Runda honorowa wspólnie z Dakiem Nicholsonem. Dziękujemy bardzo za piękny pojedynek. Jakby mieli po 20 lat... 22 lata, 22 lata. Tyle trwała zawodowa kariera Andrzeja Gołot. 52 stoczone walki, 41 zwycięstw, 33 przed czasem, 9 porażek, 1 remis. Remis z Chrisem Birdem w walce o tytuł zawodowego mistrza świata. Te wszystkie piękne podarunki, upominki. Teraz mnóstwo podarunków, upominków. To wszystko dla Andrzeja Gołot. Wspominałem o tych kamieniach milowych, o tych znaczących walkach Andrzeja, ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy wychodził do ringu, wszyscy wstrzymywali oddech. Wędruje do pana prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka, czyli mistrz Federacji Ameryki Północnej. Proszę państwa, teraz czekamy na ten tort. Bardzo proszę. Mistrzu, czyń swą powinność. Za moment
A my, proszę Państwa, możemy bić brawo cały czas. Oto właśnie ten tort dla Andrzeja Gołoty. Ostatnia walka, oficjalne zakończenie kariery. Cztery pokazowe, wspaniałe rundy, jakie stoczył z Dakiem Nicholsonem. Z tym samym, którego w 96 roku pokonał przed czasem w Atlantic City. Oto Andrzej Gołoty, przez jednych znienawidzony, przez innych uwielbiany. Nietuzinkowa postać, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej w boksie zawodowym. Jedyny, który miał zaszczyt i miał możliwość stoczenia pojedynków z Lennoxem Lewisem, z Mike'em Tysonem. Pojedynki, które wzbudzały kontrowersje, które powodowały, że w jakże różne i diametralnie różne nastroje panowały wśród polskich kibiców. Kiedy wydawało się, że to już koniec, że on się nie podniesie, on znowu stawał do ringu i znowu powodował, że dużo szybciej biły nasze serca. To dla niego Wisława Szymborska pisała między innymi wiersze, była jego wielką fanką. Andrzej Gołota. Wspaniała, wspominaliśmy o tym, kariera amatorska, później znakomita, pełna wzlotów i upadków kariera zawodowa. Andrzej Gołota dzisiaj oficjalnie żegna się z kibicami. Myślę, że powitanie, pożegnanie, na jakie absolutnie Andrzej Gołota zasłużył. Jeszcze raz na proszę Państwa, na Olivera Mancola. Especially for Oliver. This is for you. This is for you. Especially for you. Puka do plecy, proszę Państwa, marszałek województwa śląskiego Kazimierz Karolca. No i rzeczywiście pojawia się pytanie, czy to tak definitywne pożegnanie, pytanie, które zadał m.in. Krzysztof Kraśnicki, z którym miałem przyjemność współkomentować ten pojedynek. Wydaje się jednak, że to już definitywne, ostateczne pożegnanie Andrzeja Gołoty z zawodowym boksem. Jak potoczy się przyszłość Andrzeja, co będzie dalej robił? Mówi się o tym, że być może poświęci się pracy szkoleniowej, żeby przekazać to swoje niezwykle bogate doświadczenie młodym adeptom sztuki walki na pięści. Który zdobył Andrzej, zostaje na stałe w Częstochowie na ręce pana prezydenta. Bardzo prosimy pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Andrzej, który... Ten pas, proszę bardzo. Pas mistrza Ameryki Północnej, który swego czasu wywalczył Andrzej Gołota. Został przekazany w ręce pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, pana prezydenta Częstochowy, a to ostatnie, najlepsze akcje pokazowej walki Andrzeja Gołoty z Danielem Nicholsonem. Walka szybka, walka dynamiczna, obfitująca w liczne akcje, obfitująca w liczne ciosy i mimo, że niepunktowana, myślę, wzbudziła sporo emocji. Ładny, piękny był prawy, potem bezpośredni lewy na szczękę Nicholsona. Tych pasów w swojej karierze Andrzej zdobył kilka w 2007 roku, kiedy pokonał Kevina McBride'a, zdobył pas mistrza Ameryki Północnej Federacji IBF w 2008 roku, 19 stycznia, kiedy pokonał Mike'a Mollo jednogłośną decyzją sędziów na punkty, zdobył pas Federacji WBA, oczywiście w kategorii ciężkiej. Później porażka z Royem Austinem, stawką tego pojedynku był wakujący pas mistrza federacji WBC Stanów Zjednoczonych.
No i ostatnie dwie porażki z Tomkiem Adamkiem, ewakuujący tytuł międzynarodowego mistrza federacji IBF w kategorii ciężkiej i 23 lutego 2013 roku z Przemysławem Saletą. A dzisiaj walką z Dagiem Nicholsonem Andrzej Gołota żegna się z kibicami. Głośne dziękujemy. Wspaniałe chwile, Andrzeju. Dziękujemy ci pięknie za te 22 lata. Dziękujemy ci za te wielkie emocje, przez które, dzięki którym mogliśmy cieszyć się wspaniałymi walkami w twoim wykonaniu. Dziękujemy za to, co robiłeś w ringu. Dziękujemy za to, że naprawdę budziłeś nas w nocy, a my pełni wiary i nadziei patrzyliśmy na to, jak toczyłeś swoje pojedynki. Bywało różnie, ale za całą twoją karierę wielkie, wielkie gratulacje i wielkie podziękowania. Dzisiaj Andrzej Gołota zakończył karierę. Za uwagę dziękuję. Sebastian Szczęsny, przenosimy się do studia.